Cześć, moi drodzy, witam na kanale 64BitUrus, z tej strony Paweł, zapraszam na ostatnią część Dishonored 2, kiedy gramy Corvo Attaną, przechodzimy w stronę, w kierunku najgorszego możliwego zakończenia. I cóż, jesteśmy w sali tronowej, przed nami Delilah Coppersons, spróbujemy zwrócić jej serducho. Nie jesteśmy jakoś specjalnie mocno wyposażeni na tą rozgrywkę. Mamy trochę granatów, trochę pułapek, trochę różnego szajsu, żarłoczne stado mamy. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tym żarłocznym stadem. Lecimy. Tylko wiecie co, na razie nam będzie potrzebne serducho. Co Delilah zrobiła z tym tronem? No dobra, pieseła żeśmy się pozbyli. Tylko czaszki nie załatwiłem. Tutaj chyba oddamy serducho Delilah. Tylko zacząłem tym mieczem wywijać niepotrzebnie. Przyniosłeś mi mojego ducha. Chodź ze mną, drogi Corvo, i patrz, jak przekształcam rzeczywistość. No pójdę. Tutaj ten pojedynek z Delilah nie jest jakoś trudny. Tak jak mówię, przechodząc poprzednio się trochę siliłem na skradanie się, na to, żeby ją jakoś dopaść, a tak naprawdę to zamykacie tą część taką fabularną w momencie, kiedy przekażecie ducha Delilah, więc nie musicie się też przejmować tymi psami. Tutaj, jeśli gracie na inne zakończenie, jest możliwość podłożenia takiej skażonej runy do tronu. I wtedy będzie inne zakończenie. Tutaj chyba nawet można się jeszcze jakoś cofnąć do kaplicy po to, żeby to zrobić. To jest pamiętnik Delilah, czytaliśmy go przy okazji przychodzenia Emily, ale jak chcecie, to zróbcie sobie teraz stop klatkę, jeśli chcecie poznać taką historię. Natomiast ja ruszam w kierunku obrazu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cały świat na coś takiego. Będziemy mieli chyba okazję porozmawiać z Delilah. Na wszelki wypadek zrobię sobie jeszcze zapis, żeby było od końca zaczynać, bo już nie może być tutaj z tym radzeniem sobie. Nie wiem, czy będę mógł korzystać z mocy. Chyba będę mógł korzystać z mocy. Złożę sobie... Co za po prostu chętne babska, no. Już mnie dopadły, no. Dobra, weźmiemy sobie w takim razie statko. Jak sobie tutaj z dziewczynami radzi. Dobra, wiecie co? Będzie potrzebna wyższa matematyka. Troszeczkę ich pozabijamy teraz, bo się baby robią naprawdę... Może jeszcze jedną zdążę wykończyć. Mogłem porozkładać pułapki, ale jakoś tak wszystko szybko... Poczuj, jak twardnieje twoje ciało. Oj. Ale mnie baba załatwiła. No to wczytajmy ostatni punkt kontrolny. Chyba nie mogę do niej podchodzić. Za bardzo. Albo muszę po prostu pozabijać wszystkie jej wcielenia. Dobra, więc zrobimy troszeczkę inaczej. Trochę takim sposobem jak Emily. Złożymy sobie kilka pułapek tutaj. Zadają podwójne obrażenia, więc powinno być dobrze. Nie wiem, czy dobrze skorzystałem z tego. Zakrzywienia czasu, bo mam je chyba możliwość wyłączyć też. O, to chyba była Delilah. Łykniemy sobie. Gdzie tu jeszcze są te babeczki? Tu chyba tylko Delilah została, więc rzucimy jej statko. Zobaczymy, jak sobie będzie z nimi radziła.
Nie wiem, czy one się tutaj... Na jakiej zasadzie one się tutaj pojawiają i odnawiają? To jest chyba zatrzymanie czasu. Muszę je po prostu wykończyć. Wszystkie. Tylko pytanie, gdzie jest teraz Delilah? Czy na nią zakrzywienie czasu działa? Chyba nie bardzo. To jest chyba już po Delilah. Odwróciliśmy uwagę jej tymi szczurami i w końcu żeśmy ją... A teraz błąkaj się przez wieczność po pustce, Delilah. Świetnie. Znajdź inny sposób, zabij Delilah Copperson. Udało się. Czy coś z niej ciałem możemy zrobić? Uratuj Emily Coldwyn lub zasiądź na tronie. O! To ciekawe. W każdym razie musimy się chyba stąd zwijać i będziemy mogli podjąć decyzję. Chodzimy. Nie, Delilah musieliśmy zostawić. Teraz mamy wybór. Albo możemy zasiąść sami na tronie, albo uratować Emily Coldwyn. Mówiłem o tym, że chcę przechodzić w kierunku takiego możliwego najgorszego zakończenia, ale mam tutaj możliwość dokonania podwójnego wyboru. Zrobię sobie zapis i powiem wam, że będę chciał wam pokazać dwa zakończenia. Mianowicie takie, w którym ratujemy Emily Coldwyn i takie, w którym sami zasiadamy na tronie. Zacznijmy od uratowania Emily Coldwyn. Zaraz wszystko wyjaśnię. No, rzeźnie żeśmy zrobili, krótko mówiąc. Nie ma co wyjaśniać za bardzo. Cesarski obrońca śmierci cesarzowej. Czekajcie, rozegraj misję ponownie. Kontynuuj, zobaczymy co będzie. Teraz powinno nam się wczytać zakończenie. Nie będę już patrzył, jak żeśmy tam przychodzili, jakie były statystyki, bo to bez sensu. Zobaczmy, jakie będziemy mieli zakończenie. Odblokowano osiągnięcie cesarstwo w chaosie. Tak. Pierwsze moje cesarstwo w chaosie, które zostawiam po sobie. Rządy Duke'a na Serkonos dobiegły nagłego końca, a wszystko, co stworzył, spłonęło do cna. Nastały ciężkie czasy, a ocalali zostali zmuszeni, by walczyć o nędzne resztki jedzenia pośród gruzów. Dunwall, po śmierci Delilah Copperspoon, jej sabat stracił moc i upadł, a ich przewrót ostatecznie zdławiono. Prawowita cesarzowa znów zasiadła na tronie. Los chciałby to Emily Mściwej, było pisane wykorzenić ostatnich zdrajców i aby rządziła cesarstwem ze swym legendarnym ojcem, Corvo Attano, stojącym u jej boku. Słuchajcie, coś długo się ładuje. Nie wiem, co się wczyta teraz, ale nie wygląda to interesująco. No, słuchajcie, zakończenie na miarę możliwości tego cienkiego celuloidu. Słuchajcie, no nie było wesołe to zakończenie, tak? Zdławiliśmy rebelii, zasiedliśmy na tronie. Kogo mieliśmy wymordować, to wymordowaliśmy. Zamordowaliśmy Mega, zamordowaliśmy Antona Sokołowa, więc o nich nie było wspominane w zakończeniu. Myślałem, że coś będzie wspomniane na temat Cielnicy Pyłu, gdzie uratowaliśmy Duke'a, gdzie uratowaliśmy Aramisa Stiltona, ale nie było tutaj słowa wspomnianego. Zobaczmy, słuchajcie, jak będzie wyglądało zakończenie, kiedy wybierzemy, że to Corvo Attano zasiada na tronie. Wczytajmy grę, kampania, autozapis
jesteśmy w tym miejscu. I zobaczmy sobie drugie zakończenie w takiej najgorszej wersji, kiedy to ojciec postanawia nie ratować swojej córki i zasiąść, moi drodzy, na tronie sam. No, może od początku to tak planował. Ach, ciekawe, co będzie w takiej sytuacji. Zasiadamy samodzielnie na tronie. Nie ratujemy. Czyli pokazujemy wszystkim ostatecznego faka, tak? Jakiś to będzie samotny los ojca, który będzie wspominał swoją córkę i żonę. No i zasiedliśmy na terenie. Zobaczymy, co nam się załaduje. Rozegraj misję ponownie, kontynuuj. Ciekawe, czy też osiągnięcia jakieś na Steamie wejdą. Myślę, że tak, bo tego zakończenia jeszcze nie robiłem. Naciśnij dowolny klawisz, nic się na razie nie pokazało. Rządy Duke'a na Serkonos dobiegły nagłego końca, a wszystko, co stworzył, spłonęło do cna. Nastały ciężkie czasy, a ocalali zostali zmuszeni, by walczyć o nędzne resztki jedzenia pośród gruzów. W Danuol, po śmierci Delaili Copperspoon, jej sabat utracił moc i upadł, a ich przewrót ostatecznie zakończono. I tak nowy cesarz zasiadł w stolicy. Korwo Czarny pochwycił cesarstwo żelaznym uściskiem i zgładził wrogów, nie rozstając się z córką asystującą mu zawsze przy tronie. Krótko i bez konsekwencji, tak to wygląda. Słuchajcie, szykuje nam się tutaj muzyka do załadowania, więc no cóż, złe wybory, złe zakończenie, krótkie zakończenie. Poprzednie, które grałem Emily, było bardziej rozbudowane. Czy grało się drugi raz w Dishonored fajnie? Tak, moi drodzy, drugi raz w Dishonored grało się fajnie. Ta gra ma jeszcze przed nami kilka rozdziałów, bo przecież możemy rozpocząć nową grę plus, gdzie będziemy mieli połączone moce Corvo i Emily, będziemy mogli sobie wybierać, a w tym przypadku, nie wiem, wybranie na przykład do dominacji, czy też wybranie, tak jak było w przypadku Emily, tego powiązania takiego, gdzie mogliśmy powiązać kilku przeciwników, zadając śmierć jednemu, umierali pozostali, to było całkiem przyjemne, więc tutaj możemy tworzyć jeszcze inne postacie, w inny sposób przechodzić grę. Możemy przechodzić grę nie zabijając nikogo, tylko po prostu przekradając się przez planszę. Możemy odrzucić moce od mieńca i nie korzystać z nich. Nie wiem, jak to wygląda, więc być może jeszcze się skuszę na trzecią serię gameplay z Dishonored 2, tak żeby tą grę poznać. Jak na razie poznaliśmy trzy sposoby zakończenia Dishonored. Było mi naprawdę miło z wami spędzić czas, tym bardziej, że to drugie przechodzenie Dishonored było takie luźniejsze, nie przejmowałem się, że czasem ginę, że muszę gdzieś save załadować, że czasem się gdzieś pośliznę, spadnę z balkonu i coś się wydarzy takiego, czego do tej pory w gameplayach nie pokazywałem, bo starałem się wam pokazać, jak wygląda gra bez jakichś tam zbytnich kwasów, ale to była taka miła przygoda, miło było naprawdę zasiadać. Słuchajcie, jeśli się wam podobała, łapka w górę, jeśli nie łapka, łapka w dół, będą kolejne serie, kolejne gry na kanale, jakie tego jeszcze nie wiem. I cóż, trzymajcie się naprawdę ciepło, do zobaczenia w kolejnych gameplayach. Hej.